Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w nowej serii na moim kanale. Wyczekiwana, ostatnia część The Blair Witch Volume 3, The Ellie Kedward Tales, czyli historia Ellie Kedward. Jest to finałowa, słuchajcie, trzecia część trylogii, właśnie z Wiedźmy z Blair. Dwie pierwsze mam nagrane, bardzo fajne. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam do playlisty. Tutaj akcja rozgrywa się w 1785 roku, kiedy to wypędzono do lasu tytułową Ellie Kedward. Właśnie historia tej Ellie Kedward będzie się tutaj cały czas przewijała. Jeżeli chodzi o naszego bohatera, bo wcielimy się tutaj w łowcę czarownic, Jonathan Prey. Jego spotkaliśmy na chwilę, jego ducha, w pierwszej części, może jeżeli oglądaliście to, tam była nasza doktor Elizabeth Holiday i ona właśnie spotkała go w lesie. I to przez chwilkę. Właśnie łowcę czarownic. Przybywa on właśnie do miasteczka Blair, aby sprawdzić niesamowite pogłoski o wyznawcach czarnej magii. On tak taki chyba sceptyczny chyba trochę jest. No ale wiecie, to jest 1785 rok, najgorszy. Wtedy naprawdę, naprawdę bardzo dużo ludzi straciło życie. Wystarczyło tylko jakieś jedno hasło i już był okrzyknięty jakąś czarownicą albo jakimś czarownikiem i już go palono na stosie. Straszne czasy, ja sobie kiedyś czytałem o tym. Jeśli chodzi o tą część, słuchajcie, ona jest z 2000 roku. I tutaj jest mniej zagadek. Mniej zagadek, ale jest więcej akcji. Tutaj będzie, tutaj jakoś jednak skupili się na walce. I z tego co czytałem, jest najtrudniejsza. Także kurde, trochę będzie tutaj męczarni. Zobaczymy. Dobrze. Myślę, że możemy zacząć. Nie wiem jak jest z tym nagrywaniem tutaj, słuchajcie. Czy to się czasem nie psuje nam podczas nagrywania. Tak jak było w poprzednich dwóch częściach. Już nie chodzi o głos, ale o samo ładowanie się gry. Widzę, że tak jest. To Father Joshua Stone, Baltimore, Maryland. February 19, 1786. My dear friend and trusted advisor, regretfully, I must inform you that I shall not be returning to Baltimore in the spring. I cannot, in good conscience, return to my position as a shepherd to the faithful. How can I lead my flock when I myself have lost my way? Before I can ever preach again, I must rediscover my own faith. I have come to question the very nature of good and evil. I have seen bloodshed in the name of God and witnessed his children sowing the seeds of evil. I cannot escape my intuition that our good Christian faith blinds us to the greater evil that exists within our midst. Tomorrow, I travel to Blair Township. Doubtless, you have heard of their recent demonic plight. I know not what manner of evil plagues Blair, but I go to find the true nature of God, and in the process, myself, your humble servant and eternal friend, Jonathan Prey. Jakaś kobita wyleciała. Czekajcie, jak to jest? Aha, no już nie pamiętam jak to szło. Aha. Muszę się tu przyzwyczaić. Słuchajcie, bo jest, przede wszystkim jest za ciemno. Tak, mogę to rozjaśnić? Może za chwilę będę. Rozjaśnię to tylko. Dobrze. Jestem. Jasne jak cholera. Idę z bronią, bo chociaż wiecie co? Dobra, może tak. Czyli mogę tu przeczytać coś? O mój Chryste, panie! Znak hrabstwa Blair.
Nie, nie chcę strzelać. Chowaj to. Wiecie co, powiem wam, i tak chyba jak czytałem, jeśli chodzi o sterowanie, jest o wiele lepsze. To było chyba, ta trzecia część właśnie była tak, można powiedzieć, bardziej dopracowana, no nie wiem. My good lady, where are your townspeople going? Out of Blair. It is the den of Satan. The witch feasts on our children. What witch? Explain yourself, woman. God help you if you go to Blair. No, czyli nie pogadamy, słuchajcie. Mogę tu poczytać to? Którym było klawiszem do przeczytania cokolwiek? Czy to jest jakieś inaczej? No chyba inaczej. Czy ja mogę tu wejść? O Jezus Maria. Czy ja wspomniałem, że sterowanie jest lepsze? Drzwi są zamknięte. Okej. Okay. No dobra. Wszyscy uciekają, tak? A tu? Wygląda to, że właściciel opuścił ten sklep. W ogóle słyszeliście ten dźwięk? Jaki ma tutaj poczucie humoru, widzę. Obejdę ten dom może. Tu krowy. Aha, tu nie ma nic. Śmiesznie biegnie, taki trochę rozkraczony jest. W sumie to jest pastor, tak? Przybył tutaj, tu jest jakaś karczma. Tak? Tawerna, o, tawerna jest nieczynna, okej. No dobra, to tutaj jest jeszcze jakiś... Oho, mamy cutscenkę. Gentlemen. Can you tell me, please, where are all the people going? It's the witch, Ellie Ked. Never speak her name, boy. Good sir, I implore you. What terrifies the people so? God has forsaken us into the arms of evil. Go back to where you came from, friend, before it's too late. Tell me, is there anyone in town? Anyone who can help me? I've come to fight the evil here. Sir, you are a fool if you stay here. But the town's magistrate, Jonah, and Father Goodfellow have stayed behind. Jonah is located in the courthouse, and Father Goodfellow is in the church. Aha. Czyli możemy porozmawiać z sędzią i z księdzem. Fajnie, że są polskie literki, ale słuchajcie, ich nie było oczywiście, nie? Frodo sprytny wziął i wczytał ładnie. O, o. O, fuck. O, fuck. Czy to nie są te psy? Oczywiście, że tak. Dobra, zabieram to. A, to zupełnie inaczej to jest, widzę, rozwiązane tutaj. Co tutaj jest? Tego zabrać nie mogę, ale co tutaj było? O. A, znalazłeś whisky. Oczywiście, że tak. Whisky, jakieś świece, ale nie, nie ma tutaj nic. Potworki od razu znikają, widzę. No ale te psy to zawsze były. Tutaj widzę tylko same takie szmaty. Co to jest na górze? Wygląda... A nie, potworki nie znikają. Co to jest to? Jakieś mięso chyba, nie? A tu? Tutaj też nie ma nic. Tak? Nie ma nic, tak? Tutaj... Nie. Wypad stąd. Dobra, a tu? Kogo tu nie ma? I słuchajcie, jest łysi ci ni, nie? Tak jak było w poprzednich częściach, nie można było tego jakby obejść. Tak tutaj fajnie, że jest coś takiego. Jeszcze tylko sobie coś zobaczę. Czy tak jest tak samo? Szybkie zapisywanie. F6, proszę bardzo. Szybkie zapisywanie. Bardzo fajnie. No to co? To tutaj są dwa budynki. Podejrzewam, że to jest dom sędziny, sędzia tu jest, albo kościół, tak? No to chodźcie, pogadamy może z nim. Czekajcie, tylko sobie coś zobaczę. A to co to jest? Jeszcze tylko tutaj takie coś mam. O, oto.
Znalazłeś afisz z zaginioną osobą. Naciśnij I, aby obejrzeć posiadane przedmioty. Naciśnij Enter, aby użyć tego przedmiotu. Pokaż I. Nie, to nie wykrzyknik? Nie. Kurde. Chciałbym zobaczyć, co to za... A, dobra, to może tutaj są te przedmioty. Pisz do dziennika. Coś naprawdę przeraziło tych biednych mieszkańców. Muszę odkryć, dlaczego uciekają w takim popłochu. Porozmawiaj z sędzią i z ojcem. Dobrze, to chcemy to zrobić. Mapa miasta. A słuchajcie, a... Nie, to też mnie nie interesuje. Gdzie mogę ten plakat zobaczyć? Jeszcze raz coś chcę zobaczyć tutaj. Dół, pauza. Poprzedni przedmiot. Przedmioty, skieruj naprzód do tyłu. Skradaj się w lewo. Okej. Użyj przedmiotu, Enter. Latarka, dziennik, J. Pokaż J. Aha, to jest to. Dobra, to nie, nie, nie chcę. To nie chcę dziennika. Dziennik, mapa, lalka, voodoo, V. Myszka, myszka, szybka broń. Następna. Lalka, voodoo? Pokaż V. Nie, nie mam jeszcze tej lalki. Kurde, chciałbym zobaczyć, słuchajcie, ten dziennik. Znaczy to, co zabraliśmy, co za przedmiot. Jaki? Aha, o to chcę. Mogę to zobaczyć? Jesus. Missing. No to jest ta osoba, tak? Afisz z zaginioną osobą. Ciekawe, czy to nie są czasem, słuchajcie, autorzy gry. Wcale bym się nie zdziwił. Bo tak trochę wyglądał. Dobra. A nie, nie, nie. Zapukaj. Jesus. Jonathan. Współpracuj ze mną. Nie, to jestem w jakimś kościele? Gdzie ja jestem? Tu? Mogę tu wejść? Coś zobaczyć? Tutaj nie ma nic. Muzyczka całkiem spoko. Aczkolwiek... Kuchnia. Ale nic nie mogę tu zabrać. Też nie, ale tylko tak, wiecie, przelecę tylko tą... A tutaj ma sypialnię. No nawet się fajnie tu urządził. Szafkę. Mogę otworzyć? No niekoniecznie. No tutaj nic nie zrobię. To jeszcze... Tu jakieś było przejście, tak? O tu. O tu. Would welcome you, good sir, but I cannot imagine what your purpose would be in traveling here. Tell me, what is your name and what business do you have here? I am Jonathan Pry. I've heard stories. Stories of an evil that plagues your town. I've come to offer my assistance. Pry? I've heard that name. A witch hunter. I have been known as such. Well, I will tell you this, witch hunter. Our town has indeed been vexed by unexplainable occurrences. Several of the town's children have disappeared. No, nic nowego. We have no need for the interference of outsiders. Your children are disappearing. Your townsfolk are fleeing and speaking of witches and demons. And still you refuse my help? The people can be forgiven for jumping to a supernatural conclusion. They fear for the well-being of their children. But this is an official matter. I have two suspects in my custody now. I appreciate your offer, but your help is not needed here. The stories speak of a witch. Yes, we've sown the seeds of our own local legend with that one, I'm afraid. Tell me about her. Nothing to tell, really. An old woman named Ellie Kedward was found guilty of practicing witchcraft. And in accordance with local laws, she was banished from the town. Banished? Yes, she was tied to a wheelbarrow, dragged into the woods, and left for dead. The winters are harsh here, and no one could survive in the deep woods without shelter, especially an old woman. But how can you be sure? We have sent several search parties into the woods. Both to look for the missing children and the remains of the witch. Neither has been found. But the children? What else could explain the disappearances?
Most likely they've gone into hiding. After Ellie was banished, the children's imaginations began to run wild. But you mentioned suspects. Yes. I am awaiting the arrival of troops to escort two prisoners to Baltimore for trial. And one of them, a woman named Elizabeth Styler, is suspected of witchcraft. Do you think she is involved in the disappearances? I found her lying on the floor in the Kedwood home. She was mumbling strange phrases. Around her were the remains of dead animals, arranged in a strange pattern. I arrested her for suspicion of practicing the black arts. O, to ciekawe. Who is the other prisoner? No właśnie, a druga? Our town drunk, Hiram Heathtoe. We found him hiding in Smith's barn in town. He's always been a bit crazy. But now he insists that he was hiding from a witch or some other form of demonic being. We arrested him for stealing a chicken from one of the local farmers. Okay. Until the troops arrive, I will be conducting a more thorough investigation. I would like to question your prisoners. With your permission, of course. You're a man who doesn't take no for an answer, witch hunter. I don't see any use in talking to a drunk and a delusional woman, but you may see them. But I warn you, witch hunter, do not interfere with my investigation. Here is the key to the jail. Rozumiem. I assure you that I will stay out of your way. My offer stands. I am at your service if there is anything I can do. If you truly believe that this is a matter of witchcraft, you might consider a visit to Coffin Rock. What is Coffin Rock? Coffin Rock has been the source of legend for generations. Some say from the time before this area was even settled by the white man. Most of the townsfolk whisper the name and would never venture there. But it seems to me that a witch hunter would be interested in a place like that. Perhaps after talking to your prisoners. Here is a map to Coffin Rock. It lies near the center of the forest. If you find anything that will be of use to me, report back here immediately. No dobra. Czyli mamy mapę. Fajnie by było zobaczyć, jak wygląda Coffin Rock właśnie w tej trzeciej części. Go to the church and speak with Father Goodfellow. He may have other information that may interest you. Tak też zrobimy. To czekajcie, to może najpierw zabiorę... Przede wszystkim chyba to mogę zabrać. I zaraz wam mogę to pokazać. Czekajcie. A i ten kluczyk. Ja znalazłem klucz do więzienia. Dobra, myślę... A tą broń mogę zabrać? Czy to jest tylko taki... Bo by mi się taka pukawka przydała. Co? Nie, dobra. Mi obserwuje. No nie jest zbyt przyjaźnie nastawiony. Pytanie, gdzie jest... Gdzie jest wejście do celi? Gdzie jest więzienie, a może tak? To co to było? Kogo tu nie ma, a nie wiem co to było. Nie wiem gdzie mogą być cele. No ale dobra, w sumie to i tak musimy porozmawiać z ojcem, a on pewnie jest w kościele, no bo gdzie może być indziej? F6. Cyk, zapis szybki. Słuchajcie, ja jeszcze spróbuję, sprawdzę w ustawieniach, czy można troszeczkę przyciszyć dźwięk, a podgłośnić te rozmowy. Dobra, za chwilkę wracam do was. Dobra, może teraz będzie lepiej. Sprawdzimy to. Co to jest? Widzicie to? Taki pentagram. Czy ja mogę tu wejść? Dobra, porozmawiamy z księdzem. A tego więzienia po prostu poszukamy później, nie? Good day, Father. I am Jonathan Pry. I've come to investigate the strange events that have plagued your town. Welcome, welcome, my son. I am Father Hale Goodfellow. A demonic evil has infested our once peaceful town. The people flee in terror. I have prayed that someone will be able to rid this place of her. God willing, you are that man. Her? Do you mean Ellie Kedward? Do you believe she's the Blair Witch? Oh, I am certain of it, my son. I discovered her diabolic ways some time ago.
And though Jonah finally banished her to the woods, I fear she has escaped and is now exacting her revenge upon the poor souls of this town. It was you who discovered that she practiced witchcraft? Tell me, Father. Tell me what happened. She worked her evil charms on the children of Blair. One of these children, a young girl named Isabel Abel, confided in me, and hence the witch was found out. What sort of evil charms? No one knows. The children said that she lured them to her house and drew their blood. It was on this basis that I accused her of witchcraft. What other reasonable explanation could there be? I reported my findings to the magistrate, and she was found guilty. Strange behavior, to be sure. But what other evidence do you have of her witchcraft? It is the very children who accused her that have gone missing. In my mind, this means that the witch has survived her punishment, or worse, returned from the dead to seek her vengeance. Tell me what you know about the prisoners that Jonah has locked up in jail. Hiram is harmless enough. He is weak and drinks too much, and I believe that Jonah has him locked up for his own safety. The woman, Elizabeth Styler, is an entirely different story. She is in league with the devil, and her soul must be cleansed. It is for our own safety that I placed a ward on her cell, binding her from using her pagan magic. I cannot help but believe that she has conspired with the Kedwood Witch and is connected to the missing children. You are so convinced of your truth, Father. I wish I could be so sure. What troubles you, my son? You act as if you've lost your faith. I have. You must believe in yourself and in God. He has placed you here to test you, and it is only your faith that will allow you to succeed. Then pray for me, Father, for my faith has rotted. God has left me, and I abandon him in return. If you have lost your faith, why did you come here? I came here to discover or rediscover what I truly believe. But each passing moment leaves me more confused. Perhaps I should leave this place before I bring the wrath of God down upon us all. You will find your faith again, my son, and it shall be stronger than ever. You must believe that God has sent you on this great journey to help not only the children of Blair, but yourself as well. Yes, the children. There are things I must tell you. Strange things that I have witnessed firsthand. What kinds of things? Graves have been defiled, corpses missing. And one night as I walked home through the forest, I saw the undead roaming through the woods. At first I thought my eyes were failing me. I'm not as young as I used to be. But I ventured close enough to see them, disfigured and demon-eyed, and smell them. Oh, I tell you, my son, the smell was horrible. They chased me, and I feared for my life. It was a truly horrific experience. Could it have been a dream? I wish it had been, but it was real. And a few nights later, I began hearing a voice beckoning me. Now I realize it was the witch. The voice was strange, garbled, but at the same time, gentle and alluring. I found it impossible to resist and ventured into the woods. I don't know the woods well, and it was very dark. I was lost after only a few moments. It was then that the voice became threatening, demonic. It became obvious that it was the witch and that I was in the presence of the devil himself. That is a strange tale, Father. There are many things here that are strange. I pray that you will uncover the truth, my son, and spare our poor town from this blight. I will do what I can. Whatever truth lies in those woods, I will seek it out. O kurde. No dobra. Pogadaliśmy trochę z ojczulkiem. Troszkę też o sobie się dowiedzieliśmy. Po co my tutaj jesteśmy. Dobra, tylko tak, nie chcę tego. Generalnie tutaj nic nie mogę zabrać. E,
Mam nadzieję, że ojczulek nie będzie miał nic wspólnego z tym wszystkim, dlatego że zaraz mi się przypomina, która to była część. Tak, pierwsza część, co tak łopatą musieliśmy walnąć na księdza, bo był zamieszany w to wszystko. Tylko, słuchajcie, nie wiem, gdzie jest więzienie. Bardzo mnie to ciekawi, gdzie jest więzienie. No jest tutaj tawerna, ona była zamknięta. Chyba, że tutaj, zaraz obok. Nie, to była ta stodoła. Nie może być tak gdzieś daleko, nie? Tu była tawerna i ona jest w tej chwili zamknięta, prawda? Tak. Bo my mamy ten klucz. Jeszcze miałem wam pokazać... tylko teraz nie wiem, jak to zrobić. O, to zaginione. O, to chciałem wam pokazać. Tak, plakat zaginionej. Troszeczkę oczko jej odjechało, no ale to tam. Bywa i tak. Mogę stąd wyjść? Czekajcie, mogę stąd wyjść? Nie, nie mogę. Nie pozwalacie mi wyjść, tak? Jezu. Dobra. Nie wiem, gdzie może być to więzienie. Tutaj w sumie to nie ma napisane, nie? Jaki to dalszy budynek. Porozmawiaj z więźniami i zbadaj Coffin Rock. Tak, tylko że kurde, nie wiem, gdzie mogą być więźniowie. Kuźwa. Dziwne to trochę. No powinno być tam raczej, tak mi się wydaje. Bo ja tutaj praktycznie... mam niby klucz. Klucz do więzienia. Miejscowe więzienie. Może to jest to? Czekajcie, no bo... Nie. Sorry. Nie mogę się... Okej. No Coffin Rock muszę... Owszem, super, fajnie. A może tu jest więzienie? Czekajcie. Nie, to jest jakiś domek. Czy to nie może być więzienie? It's locked. I need a key to open it. Bo to nie będzie ten, co mamy, prawda? Nie. It's locked. I need a key to open it. To nie będzie to. To tutaj jest, widzę jakiś... O, studnia. I cmentarz. Ale tu nic nie zrobimy. The gate is sealed. What form of magic blocks my way? Na cmentarz nie pójdziemy. Mogę się obrócić tak szybko. Wiem, że jakimś klawiszem tutaj można się szybko obracać. A tutaj jest jeszcze przejście? Mogliśmy wejść tędy? Aha, to będzie dobra jemu na chatę tutaj. No nie, to ja nie chcę. Szukam tego więzienia, nie mogę tego znaleźć. Raczej to wszystko powinno być tutaj obok tego, nie? A może czekajcie, może tu jest jeszcze jakieś przejście. A, do... O mój Boże. Naprawdę? Widzicie? To jest właśnie to. Nic już nie zrobię. A więzienie podejrzewam, że jest tutaj, nie? Dobra. To chodźcie. Użyłeś klucza. Aha, czyli nie muszę jakby samemu wyciągać tego, tylko automatycznie on to wyciąga. Who are you? What do you want? I told that damn Jonah I ain't got nothing to do with anything. Can't you all leave me be? Or at least give me a damn drink. My name is Jonathan Pry. I want to talk to you about the strange events that have befallen your town. I ain't got nothing to say unless I have something to drink. Is this what you're looking for? O, dobrze to wzięliśmy.
There it is. Oh, come here, my precious. I have missed you. Thank you, Mr. Pry. Now tell me, what do you want to know? Tell me about Ellie Kedward. The Blair Witch. I told that damn Jonah not to do anything so foolish as to send her into the woods. She will be the death of us all, Mr. Pry. I'm sure of it. She has dark knowledge that can send us all into Satan's arms. She's come back to drag us to the bowels of hell. Look at me. I hid for days from these evil deeds. In Smith's barn. I only came out when I was hungry. Potter says I stole a chicken from him, so they throw me in here. Defenseless. It's only a matter of time before the devil finds me here. No, ona sobie leży, widzę. Shh! We must speak quietly. One of the devil's disciples shares this very jail with me. But here am I can hear you just fine. You can't hide from me, friend. Please, Mr. Pry, I beg of you. If you have power over the evil that plagues this town, start here, with the wickedness that lurks in this jail. O, jakie rysunki tutaj na podłodze. Why have they imprisoned you, good lady? They accuse me of heresy. I'm guilty of nothing other than being in Ellie Kedward's house. The magistrate said you were behaving strangely. Strangely? Yes. Would not anyone behave strangely after seeing the terrors I beheld? When I entered the house, I was greeted with the stench of death. Slaughtered animals, entrails asunder, it was all too much. I was paralyzed with fear. When Jonah found me, I was still out of my senses. That could not have been my work. I could never have done that to those animals. But why? Why were you in Ellie's house in the first place? She calls me. Ellie? She calls you? Yes. She calls for help. Ellie is not evil. She is only misunderstood, as am I. She did not harm any of those children. Ellie was the one that taught me the ways of the craft before they banished her. I have not seen her since that wretched day. So, you admit to being a witch? Yes, but no one knew. I kept it a private matter, lest I end up dead like Ellie. I'm not an evil woman. Does the mere practice of witchcraft make me so? I hear stories of walking dead, of children disappearing, of all sorts of strange things. Surely nothing good or pure could bring about such horror. These events are somehow related to each other. And I am here to find out why. But I've done nothing wrong. They call me a heretic, simply for violating their principles of Christianity. I am going to Coffin Rock today to investigate these events. Then we shall see what form of evil is at work in this town. Okej. No ale sama się przyznała, słuchajcie, że jest czarownicą to. A nie jest to dobre, co zrobiła. O Jezu. Czy mogę tutaj... Coś zabrać, coś w garze się gotuje, zupka. Z nimi już nie pogadam. W ogóle była mowa o o dzieciach, a tu przetłumaczone było jako zwierzęta. No on nie chce już ze mną rozmawiać. O, widzę, że zbieramy tutaj, słuchajcie, te plakaty. To jest jakaś chyba forma znajdziek. Znalazłeś afisz zaginionej osoby. Kolejna osoba, zaraz wam ją pokażę. To było tu. O tak, missing. Dobra, mamy to. No to, pogadaliśmy tutaj troszeczkę. I słuchajcie, no to teraz tylko podejrzewam, że chodzi o... o to, żeby teraz pójść i zbadać korekty. Jezu. Ach, się wystraszyłem, jakoś dziwny odgłos był. Żeby zbadać teraz Coffin Rock, nie? Tak mi się wydaje, że ta wisząca kobieta to źle tutaj wygląda.
Dobra, tutaj nie ma nic. F6. Na razie zapisuję na tym samym slocie. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Jakaś karoca wywalona. Chodźcie, zobaczymy. Czy tu coś jest? No niekoniecznie, po prostu. No to tylko tutaj mamy przejście. Myślę, że to jest... że to jest droga do lasu, tak mi się wydaje. Niestety podczas ładowania... słuchajcie, muszę zatrzymywać nagrywanie. Czyli nic się nie zmieniło pod tym kątem. Tutaj ktoś leży. Chcemy go zobaczyć? Cholera. No dobra, ale nic nie mówi. Widzi ciało, ale nic nie mówi. To wyjmijmy sobie tutaj broń. Dobra, widzę, że trzeba iść ścieżką. Nie wymyślamy. Tutaj też. Ciekawe, czy będą patyczaki. Wiemy, że będą... patrzcie. Wiemy, że będą... O Jezu, rozczłonkowany po prostu. Że będą psy. Czy będzie coś jeszcze? Zupełno ciał. Co jest? Patrzcie. Jesus. Coś czuję, że jak będziemy wracać, to one się wstaną. Nie wiem, takie mam wrażenie. Dobra, jest jakieś drzewo, punkt zaczepienia. Zapiszę, żeby nie powtarzać. I teraz tak, mamy dwie drogi. Dobra, chodźmy najpierw tu, no co będziemy? Też jakiś trup. Aha, idziemy dalej. Znaczy tak, źle to też robię... Kolejny trup. Bo... Aha, dobra, to teraz tu i trzeba by było jakoś się kierować przez most. No muszę się udać do tego Coffin Rock. No i tylko tyle, no nie? Mogę przejść przez ten pień, czy jak? Czy to jest po... Wcześniej nie było to dobrze rozwiązane. W tym w drugiej części chodzenie po pniach było bardzo męczące. Te rączki wyskakiwały nam, pamiętacie? To nie było fajne. Zastanawiam się, czy będą właśnie patyczaki jakieś. Na razie jest tak, wiecie, wszystko ok. Nie słyszę żadnych dźwięków. O, zmienia się. Cholera. A jak to wygląda na mapie? Też w ogóle z czapy, inaczej. No dobra, wiecie, no to i tak jest jakiś taki rekonesans, nie? Tej mapy. Chociaż w tamtych częściach ta mapa się zmieniała, zwłaszcza w pierwszej. O Jezu, co to za pień? Jakiś boss? Boss z drzewa? Zmieniała się to bardzo. No bo byliśmy w zupełnie jakimś innym świecie, ja to pamiętam. To było bardzo męczące, bo mapa się w ogóle nie zgadzała, nie? Zresztą. O, ja tu w ogóle przechodzę do następnych jakby lokacji. Aha. No nie wiem, no może dojdziemy, no co? Idziemy, nie? Później się zajmiemy tymi ścieżkami, w których jeszcze nie byliśmy. I tyle. Byle dojść do Coffin Rock i nic więcej. Takie mamy zadanie. Muzyczka nadaje klimatu. Troszkę ją może za mocno przyciszyłem wam. Niepotrzebnie. A jak to teraz wygląda? No niby dobrze idę. Może by tak się, wiecie, może tu by było zaraz jakieś... Albo tędy. No nie wiem. W następnym odcinku troszkę podgłośnię chyba tą muzyczkę. Bo ona tak nadaje klimatu. Fajnie to słychać. I teraz pytanie na przykład, czy my... No nie, na pewno tu nie byliśmy. To przetnę to i pójdę prosto. Co wy na to? Jak to wygląda na mapie? O, niekoniecznie. Chodźcie tutaj. Tu jakaś studnia w ogóle. Na razie mnie nic nie atakuje.
Może by coś z tego było. Chciałbym gdzieś do jakiegoś fajnego... Aha. Jakiegoś fajnego miejsca dojść chociaż. Też jest jakiś mostek. Na szczęście rączki nie wyskakują. Bo w sumie... Tu pójdę, dobra? No, co wy na to? No tak, kurde, staram się... Wiecie, w stronę Coffin Rock. Będzie, nie? Może coś z tego będzie. Pokażcie. Nie? Chciałbym dojść do Coffin Rock i zakończymy sobie odcinek. Jak ono wygląda? A. What evil is this? God help us all if that old woman has freed herself to inflict such horror. The child must not be freed. Leave now or risk your own soul. Dear God, who speaks to me? O cholera. O cholera! Jesus. Wynocha! Jesus. Ja pierdziele, on jest coraz szybciej. Ale... Zabieram życie. 10 punktów zdrowia. Biedna dziewczynka, ja pierdzielę. I will get you back to town, child. O Jezu. Okej. Okay. Mamy to. Do you know her? Isabel Abel. One of the missing children. Where did you find her? Coffin Rock. Such strange and horrible markings. Who could do such violence to a child? She was splayed across the rock. It looked like a ritual sacrifice. What say you, priest? I say it's the work of a witch. Most certainly the Kedward woman. But how could she have escaped the ropes, Jonah? She couldn't have. She was bound tightly. And even if she had escaped, she would have surely succumbed to the elements. Could it be that another witch, or even a coven of them, seeks to finish her work? Impossible! This is Kedward's handiwork. We must confront the Styler woman and find out exactly what she knows. If she refuses to talk, we will find ways to make her talk. That won't be necessary, Father. Let me talk to her again. She trusts me. Do not allow yourself to be manipulated by her evil, Pry. The devil himself works his deceit through these witches. I need to do some work back at the courthouse. Mr. Pry, I'm afraid your sidearm won't do at all. Take my rifle. O, bardzo dobrze. Przyda się. Thank you, good sir. Czyli zbudziliśmy w nim zaufanie. Great favor, Jonathan. A favor that may well save us all. In this very town is the grave of a great priest. A man who knew much about the forces of darkness. He took to his grave a powerful Christian relic. A cross that grants immense power to he who wears it. If it were to fall into the wrong hands, it would mean disaster for us all. Where is the body buried? In the cemetery. Take this scroll with you.
No dobra. Hold it up to the gate and read aloud the words written here, and you will gain access. Tread cautiously, my son. The woods are in the clutches of great evil. But if you can find the relic and bring it back to me, I'll teach you how to wield its great power. No dobrze, tak zrobimy, ale oczywiście zrobimy to w następnym odcinku. Biedna dziewczynka, patrzcie kuźwa, jakie ona ma tu rany, o Jezu. Tak, tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii. Bardzo fajnie się to zapowiada. Zresztą jak każda z tych części, mi wydaje się, że fabularnie bardzo fajnie wypadała. Wciąga to. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zapraszam na następny odcinek i cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.